ja idę tymi gaciami, a one się ciągną, ciągną i się ciągną. Ja to chodzę, czytam, a to są gacie elastyczne. Ja już mam o mamy, że one się wszystkie patrzą na mnie i mówią I got you, I got you, I got you. Gacie poszły i co? Ja wychodzę, ja już psychiatra mówi tak, psychiatra mówi tak, psychiatra mówi tak. Jak dycha nie pomaga, to niech pan sobie myśli coś śmiesznego. Przecież mam taki wesoły aktor, wiesz. Jest, ja już mam, mam kawał na temat. Przychodzi facet do sklepu i mówi, poproszę biustrą dla mojej żony. A jaka żona ma biust? Nie wiem. Jak to pan nie wie? Nie wiem. Taki duży jak arbuzy? Nie. Jak grejpfruty? Nie. Jak cytryny? Nie. Jak jaka? Sadzone. Ha, ha, ha. No to jak to? To żona nie ma stojących piersi? Nie, no ma. Jak podłogiemy je? Słuchajcie, ja patrzę, jest warzywniak, myślę, zrobię sobie coś śmiesznego, wchodzę do warzywniaka i mówię, dzień dobry, czy jest piorek, chyba szczyt, no to nie będę przeszkadzał. Słuchajcie, nagle patrzę, facet wyjeżdża z tego warzywniaka i on ma pustką grzyby. Piorek? I one warto są wszystkie suszone. Ja mówię, Boże, on od września tutaj chodzi. Ja mówię, mamo, gdzie jesteś? Mamo, gdzie? Ja chcę do domu. Nagle taki walia się, taki świt, gdzie jest północ? Taki walia się przyprawia do mnie tak, północ jest tam, tam. A ja mówię, a skopanie, bo tam jest łosoś norweski, ona już żyją tylko na północy. Nagle widzę napis podpaski, myślę nad ostatnią razie w podpaskach. Biegam jakieś 3 kilometry, wychodzę, szok! Papier to. Góry papieru toaletowego. Wyżyny w doliny. Widzę, że nie sam szukałem. Inni też w objęcia się łapią. Taka jedna para nawet wzięła ślub z tego szczęścia. Ja też miałem pierdyknąć ziemię usuwać, ale nie powiedzą, że plagiat, nie. Ja już wiem, co czuł ten Kamiński, kiedy on w ciągu jednego roku zdobył wszystkie bieguny ziemskie. Wszystkie 3. Czy 4? Zresztą nieważne. Słuchajcie, już chcę brać zgrzewkę, nawet taka dłoń damska, kobieta mówi do mnie, czym mogę służyć? No to ja... 10. Co ty możesz dać? Co ty mi możesz dać, piękna księżniczko? Papier toaletowy chcę. Dużo. A to proszę pana, nie mógł pan lepiej trafić. Papieru toaletowego mamy 72 gatunki, 18 odcieni, 53 kategorie miękkości. Proszę powiedzieć, czy woli pan alpejski fiołek, może tygrysilas? On mówi nie! Nie chcę fiołka, chcę papier toaletowy. No ale jaki? W kratkę, w kwiatki, w groszki, w misie, w pyty, w ptysie, w patysie, w buchy, w szczurze. A ja mówię nie! Zwykły! A to zawiesza na poszukiwania. Zwykłego mamy tylko 18 rodzajów. Proszę podać ulubiony odcień i kategorię miękkości. A i czy mają być w kratkę, w kwiatki, w groszki, w misie, w patysie, w ptysie, w buki, w sztuki, czy może w karaluszki? To nie powiem, gramoc w trybunie. Słuchajcie, ja po raz pierwszy kompletnie zwariowałem. No bo ja nie wiem, czego chcę. No czy ja chcę alpejskiego fiołka, średniego miękkiego w paski, czy może cholera na złość, zieleń mildarną, w dupno czasy? Co? Gówno w czasy. Gówno w czasy. I ona mówi, nie pan weźmy ten lazur. Ona zaczęła mi śpiewać. Dotyka łagodnie jak motyl. A my co jak motyl? No ten papier, ona mi zaczyna śpiewać. Dotykała łagodnie jak motyl. Mówię, co jak motyl? I ten papier, wiesz, pani, mówię, nie wiem. Co śpiewał? No bo no, wie pani, bo ja do tych celów nigdy nie używałem motyli. Liście czasem młodości, prelerze, no tak. Ale motyli? Co na to ochrona przyrody? Wiesz, moty to też zwierzę, takie chorowite, ale zwierzę. To ci Amerykanie testują to na motyla? No to mówię tak, wiesz, pani, mówię, nie wiem. Niech pani sama zdecyduje. I ona, ty. I ona mi się przygląda. Mówię, co pani tak patrzy? Ona mówi, patrzę, jaki do pana pasuje. No to kochana, chodźmy do przymierzalni, zobaczymy w jakim jest do twarzy. Tak się zrobiłem, odepnąłem ją z całym siły, walnąłem pierwszą zgrzewkę i chodu! Goniłem jeszcze 3 kilometry. Zgubiłem ją dopiero przy monopolowym, bo już porządni chłopcy leżeli.
Zadzwoniłem z komórki do teściowej, mówię: mamo, proszę cię, skieruj mnie na obwodnicę. Masakra. Obliczyłem, że jednego popołudnia zrobiłem 42 kilometry. Już wiem, że tylko Polak, Korzeniowski, mógł wygrać Mistrzostwa Świata w chodzie. Dzięki naszym cholera hipermarketom. Panowie, zdradzę wam jeden patent do domu. Słuchajcie, ostatnio 7 dni pod rząd wracałem o trzeciej nad ranem do domu. No bo ciągle praca. To inaczej pokazuje. 7 dnia mnie wytrzymała i do mnie mówi tak: ty chamie! Gdyby bloku jeden! Zauważyliście panowie, że one wszystkie mają takie maski, jak się wraca? Ty, ja nawet się zacząłem zastanawiać dziewczyny. Gdzie wy te maski kupujecie? No bo wchodzisz do pierwszej lepszej drzwi, do pierwszej lepszej klatki i tam zawsze widacie ta sama macha. I on mówił tak: ty chamie, ty bedloku jeden, 7 dzień o trzeciej nad ranem do domu wracasz, a ja mówię: wiesz co, bo w przeciwieństwie od ciebie prowadzę regularny tryb życia. Regularny. No, regularny. Kolorowe kletki. Słuchajcie, ale to nie jest dziewczyny, że ja coś mówię przeciwko wam, broń Boże. Ja uważam, że w każdym domu powinna być harmonia. Znaczy jak nie ma to gitara, akordeon, klarnet. Ja uważam, że jak dochodzi do spisku w domu, porówno są obie strony. I żona, i teściowa! Nie, ale teraz jest tak, że ja coś mówię przeciwko wam. Tak, to uchwała właśnie. Ja jestem totalny feministą. Dobrze mnie znać. Ja już wiem. Totalny ten konflikt nuklearny. Giną wszyscy mężczyźni. Dostajcie tylko wy. Ja. I zombie. Słuchajcie, ale nie macie takiego wrażenia, że my się rodzimy tylko po to, żeby robić sobie na złość? Nie macie? Słuchajcie, siedzimy sobie z kumplem, stołowym, na brudzie, jemy obiad. Co to jest? Wchodzi jego żona. Odwalona, wyfiokowana, brewki takie wyszczypane, ma nie 600 lat młodsza. Piesek. On już nie potrafi tak. Ja mówię: no nie! On mówi: gdzie byłaś? On mówi: jak to gdzie? W samej piękności byłam. A on mówi: aha, a i za kiedy było? No to jest chamski żart. Gorzej było, jak poszliśmy pod nią po ten salon piękności. On mówi, ona wychodzi z tego salonu. On mówi: panie Cezary, patrz. Robili, co robili. No, albo kolejny przykład. Kumpla reżysera spotyka w pieniądze taki, mówię: co się stało? Nie wiem, co się stało. A tam byłem żoną w zoo. No i co? Nieprzyjemnie. Słuchajcie. Ale wiecie, przyznam się, że od jakiegoś czasu gotuję na ekranie. No to czekałem. Jest, nareszcie. To jest taka niespodzianka, ale mogę wam dać tajemnicę? Nakręciłem pierwszy odcinek pilotowy nowego serialu kryminalnego z moim udziałem. Tak, będę kolejny na ekranie. Chyba drugi odcinek. Nie wiem, czemu nie puszczałem, bo nakręciłem w styczniu, jeszcze nie puścili. Ale słuchajcie, było fajnie, odpalili kamery, postawili reflektory, wszystko. Kuchni mi zrobili załadowanie. Powiedziałem? To jest świetny przepis. Słuchajcie, wchodziłem, mówiłem tak: dobry wieczór państwu. Zapraszam na pierwszy odcinek pilotowy nowego serialu kulinarnego z moim skromnym udziałem. Serial nazywać się będzie Z patelnią przez świat, czyli czary Mary gotuje Cezary. Dziś zdradzę państwu moją słodką tajemnicę. Otóż zademonstruję, jak upiec najlepsze na świecie świąteczne ciasto owocowe. Podaję składniki: 1 kostka masła, 2 szklanki cukru, łyżeczka soli, 4 jajka, szklanka suszonych owoców, szklanka orzechów, sok z wyciśniętej dużej cytryny, proszek do pieczenia, 3, maksimum 4 szklaneczki polonijskie dla smaku. Znaczy, oczywiście nie dla smaku, tylko dla aromatu. Sposób przygotowany. Przed rozpoczęciem mieszania wszystkich składników sprawdź, czy whisky na pewno jest dobrej jakości. Dobra. A teraz, żeby być tego pewnym, powtórz operację.
dużą misę, mikser elektryczny, ustaw sobie pod ręką wszystkie składniki. Sprawdź czy whisky na pewno jest taka jak trzeba. Ale byś tego pewny, nalej jedną szklankę i wypij najszybciej jak to tylko możliwe. Dalej! Powtórz operację. Zamknięte usta. Dalej! Przy pomocy miksera elektrycznego ubij kostkę masła na puszystą masę. Dodaj brzydki soli i ubij dalej. Sprawdź jakość whisky. Najlepiej szklaneczkę. Otwórz drugą butelkę, jeśli trzeba. Dalej! Wrzuć do miski dwie jajki, obij skranki z owocami i ubijaj! Ubijaj mikserem! Sprawdź jakość miski, żeby potem goście nie mówili, że jest trująca. Dalej! Wrzuć do miski wszystko, co jako na stawo! I bumie! Ja wszystko na zamrzucisz, to wcale nie ma żadnego znaczenia. A są synyki. No! A ty mi se sok z cytynki. A najwięcej witaminki mają soki z cytynki. Lepiej, że masz piesek. Piesek, pozdro pani. Szybciutko, normalnie leję na wychwankę i 360. I teraz tylko zamknięcie miski. Jakoś tu kurna whisky nie widzę. A teraz żygu. Co? A teraz żygu. A teraz żegnam się z państwem. Nie dotykaj mnie! Sam wyjdę. Czyli taki pijak na sali. Dla was specjalnie nas to nie bawi TV. Chyba złapałem.